Sylwester Wardenga na swojej wczorajszej transmisji live dość mocno zirytował się na Boxdela, który po raz pierwszy od czasu filmu Wardengi wyciągnął na niego jakieś prywaty. Michał na swojej relacji dodał krótką notatkę, z której możemy dowiedzieć się, że... Okej, widzę story Boxdela. Pamiętam, jak byłem w szoku, kiedy w ambasadzie zadzwoniła do Wardęgi Monika, jego ówczesna partnerka. On zamiast odebrać, najpierw wyciągnął dyktafon, odpalił nagrywanie, a dopiero później nacisnął zieloną słuchawkę. Czyli już wiem, w jakim kierunku będzie szedł Boxdel. W kierunku kompletnych kłamstw. Czyli idzie tam całkowicie w kierunku farmazeusza. Wyciągnął dyktafon. Niesamowite. Może ja zrobię odcinek, czym ja w ogóle nagrywałem rozmowy. Sylwester, przeczytawszy to, mocno się zdenerwował, a jego oczy zaszkliły się. Było po nim widać, że to był mocny cios poniżej pasa. Ale to jest przykre, właśnie tego się obawiałem, że będzie obrzucał gównem i walił ściemy, nie? I na pewno jakbym nagrywał kogoś, to bym jeszcze przy tobie, Boxdel, pokazywał, co mam do nagrywania i przy tobie nagrywał rozmowy, nie? Żebyś ty miał, kurwa, brudy, jesteś... Naprawdę, jak już wymyślasz ściemę, to przynajmniej niech to ma ręce i nogi. Ej, strasznie to jest przykre, nie? Strasznie przykry człowiek. Jesteś żałosny. Jesteś człowieku żałosny. Taki ruch Boxdela sprawił, że Wardenga podjął decyzję o zmianie linii ognia w drugiej części nadchodzącego filmu. Natomiast w tym momencie sprawiłeś, że podjąłem pewną decyzję. Czekaj na drugi mój materiał. Miał być głównie o chłopakach innych, nie? Tak jak możemy usłyszeć, miał być on głównie o włodarzach Fame MMA. Ale najprawdopodobniej Sylwek umieści w nim również kolejne brudy na Michała. Niedługo po wypowiedzi Wardęgi Boxdel dodał kolejną relację, w której podtrzymuje to, że Sylwek nagrywał prywatne rozmowy nawet ze swoją dziewczyną. Powiedziałbym wam coś, co tam się wydarzyło ogólnie, ale nie dam mu się sprowokować, dlatego to jest też dla mnie przykre, nie? To, o czym ten człowiek mówi. W moim odczuciu jednak jest trochę prawdy w tym, co napisał Boxdel, gdyż gdyby to było perfidne kłamstwo, to Wardenga nie brałby tego aż tak do siebie. Do Boxdela dołączyli również Amadeusz Ferrari oraz Nathan Markoń, który jeszcze zaledwie tydzień temu przy dramie z Izaakiem twierdził, że totalnie odciął się od Boxdela, a teraz twierdzi, że widział przedpremierowo film Michała. Z jego relacji można wywnioskować, że Boxdel będzie używać narracji, jakoby Wardenga atakuje tylko te zasięgowe osoby, a koło takiego Tomasza Chica czy Mega Kota przechodzi obojętnie. W każdym bądź razie, na chwilę obecną z Instagrama Boxdela możemy dowiedzieć się, że film jest gotowy w 96%. Sylwester natomiast podważa autentyczność jego wpisów i twierdzi, że to, co Michał umieszcza w swoim bio, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. To naprawdę jest grupa ludzi, którzy po tym jak on sobie, wiecie, siedzi tak, tup tup, 91%, 13%, on sobie wrzuca jak chce, a ludzie, o Jezu, 3% się dodało, ojej, co teraz? I obliczają, nie? Obliczają, okej, jeśli przez 50 minut się dodało 3%, znaczy, że film będzie o 3 w nocy. W poniedziałek było 92%, wczoraj 95%, a dzisiaj 96%. Jak tak dalej będzie zwalniać, to może do końca miesiąca uda mu się ten film wrzucić. Więc skoro już czekacie, to możemy urządzić w komentarzach mały konkurs. Kto zgadnie dokładną datę premiery filmu Boxdela, dostanie ode mnie talon na panią lekkich obyczajów i balon. Zachęcam też do docenienia mojej ciężkiej pracy, jaką włożyłem w ten materiał, i zostawienie lajka i subskrypcji.